Dziś spotkałem się ze swoją koleżanką w celu kupna od niej kosmetyków pewnej szwedzkiej firmy. Rozmawiając ze mną, przyznała się, że ponieważ czeka ją zabieg usunięcia niezłośliwego naroślą w okolicy obojczyka, przyjęła eliksir jako warunek przyjęcia jej do jeleniogórskiego szpitala. To zwykły szantaż, który jest przestępstwem. Uważam, że lekarz, który wziął ją szantażem, Powinien być natychmiast zgłoszony do prokuratury rejonowej w Jeleniej Górze. Przyjęła ów preparat w zeszły piątek. Od tego dnia odczuwa mocny ból lewego ramienia, które jest zaczerwienione i opuchnięte. Skąd wiem? Pokazałam mi. Ponadto od tego feralnego dnia odczuwa senność, oraz zawroty głowy. Około południa siedzieliśmy razem w pizzerii na herbacie. Rozmawiałem z nią o ryzyku utraty zdrowia. A nawet życia, jakie podjęła ulegając lekarskiemu szantażowi, mówiła mi, że teraz jest jej słabo i do tego ma zawroty głowy. Widziałem po jej twarzy, że jest blada. Teraz po tym, co się stało, boi się, że eliksir fasera to ją właśnie przyjęła, może wyrządzić jej krzywdę. Nie wiem, co z nią będzie. Ma ukończone 36 lat i problemy zdrowotne z powodu dwóch naczyniaków w mózgu wskutek wypadku samochodowego w dzieciństwie. Boję się najgorszego, wszak minęły dopiero trzy dni od przyjęcia szprycy, a ona naprawdę źle wygląda. Nie potrafiłem jej niczego doradzić oprócz tego, by zrezygnowała z drugiego strzału, który formalnie jest zaplanowany na grudzień. Jednak podczas naszej rozmowy stwierdziła, że drugi raz już nie wystawi swojego lewego ramienia. Mam nadzieję, że tego nie zrobi Amen.